Oleomag GV53TK po postoju zimowym i przygotowania do sezonu pracy, do sezonu letniego, które polega głównie na wymianie oleju i przedmuchaniu, wyczyszczeniu filtra powietrza. Na czym polega wymiana oleju w takiej kosiarce? Nic trudnego. Odkręcamy ten koreczek. Przechylamy maszynę w tą stronę. I swobodnie sobie olej spływa. Uzupełniamy nowym. Wchodzi 0,6 litra. Klasa lepkości SAE 30. To jest taka klasyfikacja oleju określająca grubość filmu olejowego. Chyba w większości, a przynajmniej w bardzo wielu kosiarkach stosowana właśnie taka klasa lepkości. 0,6 litra akurat do tego modelu. I tutaj mamy jeszcze ten filtr powietrza, który trzeba będzie wyczyścić, przedmuchać i założyć od nowa. Co jeszcze? Przetrzemy tutaj ładnie ją na mokro, bo się zakurzyło. Nigdy nie czyszczę na zimę, na postój zimowy, ani kosiarki, ani motocyklu. Takich sezonowych sprzętów, jak stawiam na zimę, to raczej nie sprzątam, nie czyszczę. Oczywiście tam od spodu trzeba wybrać trawę, aby tam nie gniło. Przeczyścić oczywiście spód, aczkolwiek z wierzchu to i tak się zakurzy. Także właśnie teraz to zrobię. Wyczyszczę i będzie hulać. Zabieramy się do pracy. Sprzęt rozgrzany. Czeszczy, szczela. Dajmy mu chwilę odpocząć, niech ścieknie olej i będziemy działać. To jest miareczka. Bagnet taki jakby. Wymieniam co sezon olej, co rok, także najlepiej, aby zbiornik paliwa był pusty, bo może się zdarzyć, że coś tu pocieknie spod tego korka. W tej chwili jest pusty, tam praktycznie są resztki po zimie, także staramy się zawsze zostawić maszynę bez paliwa, żeby wlać świeże paliwo już na sezon. Pojemność zbiornika chyba litra. No dobra, chyba się zlało. Trochę mi się tu niestety nakapało. Przy okazji pokażę olej jaki jest. Powiem szczerze, że widziałem gorsze, także nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Mamy tutaj pomiarkę. Spoko. To jest akurat litra, 0,4 ma zostać, dosyć szeroki ten otwór jest, więc powinniśmy sobie spoko poradzić.
Myślę, że będzie. Zostało 0,4, przepraszam, z litry, a więc powinno się zgadzać. Zakręcimy koreczek. Dobra. No. Miareczka przykryta cała, także mamy olej wymieniony. Teraz tylko filtr powietrza przetrzemy, przeczyścimy i działamy.
robota zrobiona. Oczywiście dobrze by było jeszcze naostrzyć nóż, co już pokażę może w innym filmie. Dzięki, cześć.